Wybory, święto demokracji. Tak przynajmniej twierdzą dziennikarze, politolodzy i politycy. Frekwencja, zwłaszcza ta podczas ostatniego referendum, pokazuje, że Polacy mają na ten temat nieco inne zdanie. Ale za pasem już kolejne wybory, parlamentarne, podobno najważniejsze. Pytanie, co w ogóle o nich wiemy? Wybory do Sejmu, kiedy są? 25 października. Znakomicie. Do Senatu? Też. 20 któregoś. No? Nie wiem, w październiku. 25. Tak. A do Senatu? Nie wiem. Też coś takiego jakoś. Kiedy są wybory do Sejmu? Czyli za miesiąc. A dokładniej? Oj, 20 któregoś października. No dobra, niech będzie. Do Senatu? Razem. Razem. To są parlamentarne, do jednego i do drugiego. Znakomicie. A tak. Druga tura jest kiedy? Nie ma drugiej tury do parlamentu. No dobrze, z wiedzą podstawową nie jest źle. To idźmy dalej. Wiadomo, że każdy kandydat chce być tak zwaną jedynką na liście, bo podobno ci z dalszych miejsc to i tak nie mają szans dostać się do Sejmu. Pytanie, dlaczego? Chyba jest tak, że chyba wchodzi pierwszy z listy. Czy głosujemy na partię, a nie na człowieka? Tak chcieli, żebyśmy głosowali na człowieka w tych jednomandatowych. Natomiast teraz głosujemy bardziej na partię, więc i tak wchodzi pierwszy, jeżeli pierwszy zrezygnuje, to wchodzi kolejny. Ten, który jest na miejscu 18, czy on w ogóle ma szansę? No pewnie nie, ponieważ no nie ma szansy, nie ma. Dlaczego nie ma szansy? No bo jakby jego głosy idą na jedynkę, tak na numer jeden. Wielu Polaków myśli, że to właśnie tak jest, że ten, kto jest na pierwszym miejscu, to właściwie jak już ten komitet wyborczy dostaje mandat, to jest pewny. Nie. Najpierw liczy się suma punktów, czyli tych krzyżyków, przy wszystkich nazwiskach z danej listy. I jeżeli później z tej sumy wychodzi, że jest jeden na przykład mandat, to wówczas Państwowa Komisja Wyborcza, czy te komisje obwodowe patrzą, kto na tej liście ma tych krzyżyczków najwięcej i ten wchodzi. W ten prosty sposób poseł Kłopotek obala wyborczy mit. Kto nie ma zaufania do PSL-u, niech da wiarę przykładom z konkurencyjnego podwórka. W naszym województwie był taki przykład, gdzie z ostatniego miejsca Cezary Olińczak przeskoczył liderkę listy, która była wtedy z Warszawy i wygrał, więc miejsce pierwsze nie gwarantuje. Może i nie gwarantuje, ale ułatwia. W ostatnim obrad byłem liderem listy. No to... Jedyneczką, lokomotywą. Tak. To teraz pytanie, czy ci, którzy są gdzieś tam na dnie, na dole, czy oni w ogóle mają po co, czy mają jakiekolwiek szanse? W tych wyborach startuję z ostatniego miejsca, więc panu powiem po wyborach. U posła Żelichowskiego uśmiech lekko nerwowy, ale panie pośle, pan się nie martwi. Na wypadek, gdyby się nie udało, poseł Joński ma pocieszenie. I tak najważniejszy jest w tym wszystkim zespół. W polityce jest tak samo jak w sporcie. Chicago Bulls i Michael Jordan by nigdy nie wygrali wyborów, gdyby nie miał świetnego zespołu, gdyby nie miał Scotty Pippena, gdyby nie miał między innymi Paxsona, który najlepiej rzucał za 3 punkty w zespole i tak dalej. W zespole trzeba mieć wszystkich. A że nie wszyscy załapią się do tego Dream Teamu? To nic, za 4 lata kolejne wybory. Jonasz Jasnorzewski, Onet.